Szanowni Państwo, jeśli chodzi tutaj, może króciutko zaczniemy od tego, co w naszej gminie się wydarzyło. Otóż na naszym terenie, szczególnie na miejscowości Mrzezino, doszło dwa razy do wylania rzeki Reda. Byliśmy po raz pierwszy, kiedy łąki były zalane, całe szczęście, że zbiory siana były skończone. No i w obecności pana wójta, pan wójt dzwonił do pani Machowskiej, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Chodziło o wyczyszczenie tego górnego kanału, który odprowadza wodę bezpośrednio do zatoki. Ja osobiście słyszałem, że pani dyrektor zgodziła się na to, że nie ma problemu, będzie ten kanał wyczyszczony. Natomiast nie tak dawno mieliśmy spotkanie w Gdańsku z panią Makowską i ja pozwoliłem sobie zapytać panią Makowską, czy pani wydała pozytywną decyzję na wyczyszczenie tego kanału, który odprowadza tą wodę. A ja, proszę pana, nic nie wiem. No jak to pani nic nie wie? Ja słyszałem, jak pani rozmawiała z panem wójtem i niestety nic nie wiadomo mi na ten temat. Ja mówię, w takim razie pani Makowska zechce przyjąć zaproszenie pod koniec roku na spotkanie z rolnikami. Tutaj prawdopodobnie zrzucenie zrobimy, żeby pani Makowska z tego się wytłumaczyła, bo nie może być takiej sytuacji, kiedy rzeka zalewa plony rolnikom, a rolnicy nie mają czym karmić zwierzęta. To pierwsza rzecz. Druga rzecz. Mieliśmy tu tylko jeden wypadek zgłoszenia podtopień w czasie żniw w spółce w Żucewie. Była ta komisja złożona z przedstawiciela Urzędu Gminy Izby Rolniczej. Ja byłem osobiście z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. No i tam wystąpiły szkody powyżej 30% w gospodarstwie. No i minister rolnictwa na ostatnim spotkaniu w Warszawie powiedział, że wszyscy rolnicy, którzy takie protokoły będą posiadali szkód, jeśli chodzi o podtopienia w czasie okresu żniw, otrzymają 900 zł do 1 hektara do pomocy, a ci, którzy nie zostali, nie są ubezpieczeni od obowiązkowych ubezpieczenia upraw i zwierząt, 450. I tu pomoc bezpośrednia. Z tym, że tam jest takie zastrzeżenie, że na 1 hektarze straty muszą wynosić powyżej 70% powierzchni pola. A tutaj w Rykowie, no takich, to są bardzo duże pola, 40-50 jeszcze więcej hektarów, więc nie wiem, czy ta pomoc będzie udzielona. Natomiast byliśmy w jednym gospodarstwie w Rykowie, gdzie rzeczywiście całkowite były szkody, już nie powiem kto, ale mieliśmy tam też taką komisję i tam żeśmy szacowali. Proszę Państwa, mówiąc o tych ubezpieczeniach, generalnie każdy rolnik powinien ubezpieczyć swoje obowiązkowo, ubezpieczyć co najmniej 50% gruntów ornych. I w ubiegłym tygodniu w piątek, w sobotę otrzymałem takie informacje od rolników, że chcieli ubezpieczyć swoje uprawy, szczególnie tam na Żuławach, w innych terenach naszego województwa i się okazało, że w ciągu jednego dnia, dwóch dni skończył się limit na dopłaty z budżetu państwa na to ubezpieczenie. Dzwoniliśmy do Warszawy i wychodzi na to, że zaplanowanych 900 milionów w skali kraju na te ubezpieczenia, ta suma została ograniczona tylko do 200 milionów. I z tego też tytułu zabrakło pieniędzy na to ubezpieczenia. I tu jak widać, pan minister mówi, no kto ubezpieczył 900 zł dostanie, kto nie ubezpieczył 450. No jak na przyszły rok, nie daj Boże, cokolwiek wystąpi, to nikt nie będzie miał możliwości uzyskania pełnej pomocy w tym zakresie. To po pierwsze. Po drugie, proszę Państwa, opiniujemy również wszelkiego rodzaju ustawy. I tutaj już wójt wspomniał ustawę Prawo Wodne. Całe szczęście, że oczywiście tą ustawę zaopiniowaliśmy negatywnie jako izby rolnicze, ponieważ generalnie rolnik płaciłby za powierzchnię dachów, za powierzchnię utwardzonego podwórka, czyli za tak zwane opłaty, wody opadowe, ale nie tylko rolnik, wszyscy mieszkańcy, za 1 metr kwadratowy 64 grosze w tej proponowanej ustawie.
Więc proszę Państwa, to dodatkowo zakorzystanie z własnej studni, z własnego ujęcia wodnego również trzeba było płacić z rowów korzystania z wody i tak dalej, i tak dalej. Całe szczęście, że Pani Premier wczoraj odwołała tą całą sytuację, więc generalnie nie mamy o czym mówić. Kolejna informacja. Otóż od 1 stycznia 2017 roku miała wejść zmiana ustawy Prawo łowieckie. Wielu rolników skarży się na wyrządzane szkody w rolnictwie, na różnego rodzaju nieprawidłowe szacowania itd., itd. Więc powstała nowa ustawa, która mówiła, że rolnik w przeciągu 7 dni od zawiedzenia szkody zgłosiłby tą szkodę do urzędu gminy, urząd gminy do wojewody, a wojewoda by ze swojej strony wydelegował rzeczoznawcę do oszacowania szkody przy obecności koła łowieckiego, przedstawiciela wojewody, rolnika oraz na pisemne żądanie koła łowieckiego bądź też rolnika, przedstawiciela Izby Rolniczej. Takie szacowanie w naszej gminie i nie tylko ja przeprowadzałem, i nasi członkowie również przeprowadzali te szacowania. Powiem Państwu, że z dobrym skutkiem, ponieważ jeżeli rolnik sam staje w stosunku do koła łowieckiego czy z kołem łowieckim, to za dużo szans nie ma, jeżeli dokładnie nie zna przepisów, które obowiązuje obecnie w sprawie szacowania, to ma małe szanse na uzyskanie jakiekolwiek odszkodowania. Tak, warto z tego korzystać i my jesteśmy do dyspozycji. Natomiast proszę Państwa, nie tak dawno minister ochrony środowiska, wiceminister pan Krawczyk powiedział w ten sposób, popytaliśmy się o wprowadzenie tej nowej ustawy, bo to przecież dotyczyłoby gminy, dotyczyłoby również Izby Rolniczej, bo tam mieliśmy prowadzić tak zwaną listę rzeczoznawców i tak dalej, i tak dalej. I było pytanie, czy ta ustawa wejdzie i jak to będzie wyglądało. No i ten minister, wiceminister ochrony środowiska mówi, że ustawa jest odroczona o 2 lata, ponieważ nie ma na to pieniędzy. Minister Jurgiel się zjeżdża i mówi, jak to? Co pan mówi, jak to nie ma? No nie ma pieniędzy. Jak już minister Jurgiel poszedł, to zaczęliśmy się dokładnie pytać. I otóż w skali kraju na wprowadzanie tej nowej ustawy było przewidziane 200 milionów złotych plus 90 milionów z tak zwanego funduszu łowieckiego. Ten fundusz miał być gromadzony przez koło łowieckie za opłaty za odstrzał jeleni, saren, dzików i tak dalej, i tak dalej. Tam stawki były określone i z tego całego funduszu miałyby być wypłacone odszkodowania rolnikom plus cała obsługa. Jak to podzielić na 16 województw, 290 milionów, to wychodziło, że mniej więcej na jedno województwo przypadałoby ponad 18 milionów złotych do dyspozycji do tego funduszu. 2 tygodnie temu mieliśmy takie spotkanie z Kartuza, w Kartuzach, gdzie był główny łowczy województwa pomorskiego i tam padło pytanie, ile w tym roku koło łowieckie wypłaciły w naszym województwie rolnikom, jaką kwotę odszkodowań. To ten pan powiedział, że 1 300 000 złotych. 1 300 000. Teraz weźmy te 18 milionów i niechby tym rolnikom poszło na odszkodowania 5 milionów albo 6. To pytam się, gdzie jest ta pozostała kwota? Na co? Na obsługę? To jest po prostu takie pytanie, że nie ma na to pieniędzy, trochę dziwne. No ale widzimy, proszę Państwa, doskonale, że nasz rząd, nasz władze obiecują coś, coś chcą robić, wprowadzają ustawę, a potem się okazuje, że w budżetu na realizację tego nie ma pieniędzy. To czuć w każdym jednym działaniu. Ostatnio chciałbym tu poinformować i poprosić też wszystkich sołtysów i radnych i rolników, którzy mają możliwości poinformowania, że w związku z chorobą afrykański pomór świń wprowadzono tak zwaną specustawę. Ona weszła w życie 17 października bieżącego roku, czyli w poniedziałek. I proszę Państwa, inspektorat weterynaryjny będzie kontrolował gospodarstwo po gospodarstwie. Od drzwi do drzwi. Jeżeli rolnik czy hodowca będzie posiadał co najmniej jedną sztukę trzody chlewnej,
to musi zarejestrować gospodarstwo w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, musi tam być nadany numer i musi całe stado być zarejestrowane, zakolczykowane tylko i wyłącznie w lewym uchu. Prawe ucho jest do dyspozycji weterynarii. Prosięta po urodzeniu muszą być zakolczykowane w przeciągu jednego miesiąca od urodzenia i w przeciągu 7 dni zgłoszone do agencji. Natomiast jeszcze rolnicy są zobowiązani do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku tak zwanego spisu w gospodarstwie zwierząt. Szczególnie tu mówimy o świniach i taki zestaw od numeru do numeru prosiaków, warchlaków, loch, królów i tak dalej musi być złożony jeden egzemplarz w Agencji Restrukturyzacji, drugi egzemplarz w agencji i u siebie w domu w dokumentach. Więc proszę Państwa, jest to spore obciążenie dla rolników. Dotychczas na własne potrzeby nie trzeba było rejestrować świń. To było generalnie wymagane. Znaczenie świń było obowiązkowe tylko w momencie, kiedy świnie opuszczały stado, czyli gospodarstwo na sprzedaż i tak dalej. Więc teraz są spore ograniczenia, jeśli chodzi o to, ale jest też spore zagrożenie wprowadzeniem tej choroby ASF. Na tą chorobę nie ma żadnych leków, nie ma szczepionki. Ona jest po prostu likwidowana poprzez likwidację stad, poprzez zastosowanie tak zwanych obrębów zapowietrzonych i tak dalej, i tak dalej. Tam są ograniczenia, jeśli chodzi o sprzedaż. Generalnie trzeba powiedzieć tym rolnikom, żeby naprawdę uważali na swoje stado, szczególnie ci, którzy mają większą ilość, żeby jednak te maty stosować w gospodarstwie, żeby nie wprowadzać obcych osób, żeby nie karmić zlewkami i tak dalej. Proszę Państwa, jedno tylko powiem, że mięso zarażone tym wirusem potrafi przetrwać w lodówce 1000 dni. W lodówce, więc proszę Państwa, jeżeli chodzi o temperatury wyższe, to nieco krócej. I te gospodarstwa, gdzie występuje ta choroba w promieniu 3 km od miejsca, w którym wystąpi, są obligatoryjnie, bo to jest choroba zwracana z urzędu, wytępione wszystkie świnie. Zdrowe, niezdrowe, nie ma znaczenia. Czy ma ktoś dwie świnie, 5, 10, 50, 100 czy 1000, wszystkie są utylizowane i wycięte. Więc to jest choroba nie tylko grożąca rolnikom, ale gospodarcza. Więc i na dodatek w terenie zapowietrzonym jest zakaz produkcji trzody chlewnej przez okres co najmniej 3 lat. Więc naprawdę nie ma tutaj żartów. Jednym z wektorów oczywiście są w mediach wskazywane jako roznosiciele tej choroby dziki, ale największym zagrożeniem jest sam człowiek, który w kanapkach, na butach, w różnych rodzajach kontaktów między rodzinami. Też zwróciłem uwagę lekarzowi Wojewódzkiemu, że oczywiście rolnicy są zobligowani do chronienia swojego gospodarstwa, maty, rejestracja zwierząt, kolczykowanie i tak dalej. A kto panuje nad tak zwanymi parkingami leśnymi? Gdzie jadą Białorusini, Ukraińcy, inne nacje zostawiają niedojedzone kanapki, dziki to wysypują, jedzą i co? I mamy chorobę ni stąd, ni zowąd, więc to też powinno być pod ścisłą kontrolą. Szanowni Państwo, no chciałbym również powiedzieć, że staramy się wspierać różnego rodzaju działania samych rolników, mówiąc tutaj o różnego rodzaju nagrodach dla hodowców, dla młodych rolników, na konkursach, dożynkach, czy też dla kół gospodyń wiejskich. Organizujemy również kolonie letnie i zimowe dla dzieci tutaj z naszej gminy, z Brzezina, z Łebcza, ze Strzelna. Jeździ młodzież na te kolonie. W tym roku również będziemy organizowali już teraz zimowe kolonie, także należy z tego korzystać. W naszej izbie rolniczej każdą środę od godziny 8 do 12 nieodpłatnie porady prawne udziela mecenas w różnych rzeczach. No i oczywiście tutaj też mogę powiedzieć, że uczestniczyliśmy w tej ustawie, zmianie ustawy o ustroju rolnym. Tu generalnie mówimy o sprzedaży ziemi.
Proszę Państwa, doszło, ta ustawa tak ograniczała mocno sprzedaż ziemi, że doszło do pewnego rodzaju absurdu. Otóż każdy z Państwa może kupić od rolnika do 0,3 hektara, czyli 2999,9 m2 bez ingerencji, powiedziałoby się, Agencji Nieruchomości Rolnych. Każda sprzedaż powyżej tej powierzchni to już musi być sprzedaż dla osoby, która posiada gospodarstwo rolne, która jest autentycznie, musi udowodnić, prowadzi osobiście działalność rolniczą, która ma wykształcenie rolnicze, która mieszka co najmniej 5 lat w tej gminie, w której się sprzedaje tę ziemię. No i oczywiście jest to bardzo trudne. Natomiast te absurdy, o których chciałbym powiedzieć, podam Wam przykład, że w Władysławowie jedna pani z Warszawy kupiła udział w jednohektarowej działce rolnej w postaci tam 2990 m i przychodzi do mnie pismo takie, że ja jako prezes Izby Rolniczej mam wydać zaświadczenie, że ta pani z Warszawy będzie na tej działce prowadziła działalność rolniczą. No, można się stuknąć głowę, można się pośmiać. Jakbym powiedział, że negatywnie, to pani mi poda do sądu i powie, jak to? No ja chcę hodować tam ślimaki albo truskawki. Z jakiej racji pan prezes mi tutaj blokuje? Więc kolejny papier Izby Rolniczej wysłany do tej pani w Warszawie, że ona ma wystawić oświadczenie pod groźbą karalną, że ona przez te 5 czy 10 lat będzie prowadziła działalność na tej działce rolniczej. Z tymi papierami idzie do notariusza, notariusz zgłasza to do agencji w Gdańsku, w Pruszczu i agencja wtedy daje takie zaświadczenie, że ona nie rości sobie praw do tego tych 2990. Proszę Państwa, absurd do kwadratu, należy to zlikwidować i jeżeli którykolwiek z Was będzie chciał sprzedać jeden hektar ziemi czy dwa, to pierwszy będzie obowiązek, że notariusz będzie chciał taką informację, że w Pomorskiej Izbie Rolniczej na tablicy ogłoszeń przez 2 tygodnie będzie wisiało ogłoszenie. Zenon Bistrom sprzedaje działkę o powierzchni 2 hektarów, numer 222, o 4. klasie, czy 3., czy 2. I to musi wisieć przez 2 tygodnie, jeżeli takie oświadczenie, wtedy dopiero może transakcja między rolnikami, już mówię, nastąpić, tak? Także, proszę Państwa, w tej jest zamieszanie ogromne. Są przetargi ustne ofertowe i przetargi ustne, kto da więcej, czyli takie nadzierżawe z zasobów agencji. Więc, proszę Państwa, mamy sporo pracy, różnych problemów, jeżeli chodzi o wydzierżawienie, bo teraz z agencji nie można kupić nic. Chyba że samorząd ma tam jakieś działki, takie jak kotłownie, zabudowania czy cokolwiek innego, to tak. Natomiast na cele budowy dróg, cokolwiek innego. Natomiast chciałbym tu powiedzieć, że jeżeli rolnik w prostej linii, czyli dla zstępnych, chce przekazać gospodarstwo synowi, córce, to może bez żadnych problemów. Agencja nie będzie w to wchodziła. Nawet jeżeli ta córka czy to syn nie będzie miał wykształcenia rolniczego, nie ma tutaj agencji nic do tego. Agencja będzie tylko wkraczała wtedy, kiedy będziemy sprzedawali osobie obcej, tak? Ewentualnie innemu rolnikowi. Wtedy agencja może skorzystać z prawa pierwokupu i tak dalej. Więc proszę Państwa, tych nie chciałbym Państwu tu zajmować zbyt wiele czasu. Natomiast problemów jest sporo i dużo. I te wszystkie sytuacje zmieniają się jak w kalejdoskopie z dnia na dzień, z sekundy na sekundę jest co innego, coś ktoś innego powie. W zasadzie nie wiadomo się, jak się zachować. To jeśli są pytania do mnie, proszę bardzo, ja bym chciał zakończyć, żeby nie przedłużać mojego wystąpienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mnie uleciała jedna sprawa. Otóż, proszę Państwa, 20 wojewoda zebrał nas na spotkaniu kilka dni temu i w skali całego kraju jest przeprowadzana akcja przepędzania zwierząt, żeby policzyć, ile tych dzików jest. No i w naszym województwie wszystkie służby, lasy państwowe, koło łowieckie, Izba Rolnicza, Ochotnicza Straż Pożarna zostały wezwane do wojewody, żeby przeprowadzić to przepędzanie. Naszą gminę tutaj akurat to dotyczy nadleśnictwa w Wejherowie. Do takiego przepędzania jest potrzebnych około 100 osób.
I Lasy Państwowe i koło łowieckie mogą zabezpieczyć tylko 30 osób, natomiast 70 osób jest potrzebnych z zewnątrz. Zapraszają do współpracy ochotnicze straże pożarne oraz rolników indywidualnych. Co rolnicy mogą, jeżeli zechcą uczestniczyć w tym, więc Lasy Państwowe oferują dojazd do tego miejsca, wyżywienie, ubiór, przyrząd do liczenia oraz około 80 zł dniówki za udział w tym przepędzaniu. Jeżeli Państwo są, czy też sąsiedzi, rolnicy, którzy mają czas i ochotę w tym uczestniczyć, to na naszej stronie internetowej Pomorskiej Izby Rolniczej jest dokładny adres nadleśnictwowej Chierowy, gdzie można zadzwonić, zapisać. Tylko i wyłącznie będą liczone dziki. Sarny, inne zwierzęta nie, tylko liczymy dziki. To tyle, dziękuję serdecznie. Od 27 października do 30. Dziękuję bardzo.